dzieciaki! Witam Was w kolejnym odcinku naszej Akademii. Dzisiaj Was zapraszam do ćwiczeń z piłką. Mam nadzieję, że macie taką w domu. Jak się zastanawiacie teraz, czy coś takiego jest, szybko lećcie do rodziców, zapytajcie się, gdzie możecie taką znaleźć. Niech rodzice poszukają, na pewno coś dla Was znajdą. Ja mam tutaj takiego właśnie przyjaciela okrągłego, który dzisiaj nam pomoże w wzmacnianiu naszego ciałka. Porobimy sobie różne ćwiczenia, które na pewno nas zmęczą. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i będziecie chcieli je wykonywać również po naszym odcinku w kolejnych dniach w domu. Dobrze, nie przedłużając, zacznijmy sobie od siedzenia na naszej piłce. Łapiemy nasze piłki, wygodnie na nich siadamy i zaczynamy sobie od kręcenia naszą główką. W jedną stronę robimy 3 kółeczka. Raz, dwa i trzy. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Świetnie. Teraz sobie weźmy prawą rączką, lekko się przeciągnijmy, żebyśmy się troszkę rozgrzali przed naszymi ćwiczeniami. I w drugą stronę druga rączka. Hop. Świetnie, bardzo dobrze. Teraz sobie zrobimy już ćwiczenia, które będą od nas wymagały trochę zaangażowania. Usiądźmy sobie na kolankach, ja usiądę do Was bokiem tak, żeby było dobrze mnie widać. Połóżmy naszą piłkę przed sobą i teraz naszym zadaniem będzie położyć się na naszej piłce, dokładnie tak, i będziemy maszerować rączkami w przód i w tył. Ja się chwilę przesunę tutaj i tak, żebyście mnie dobrze widzieli, to również zaczynam z Wami ćwiczyć. Wchodzimy na naszą piłeczkę, trzymamy się na rączkach i teraz nasze nóżki podnoszą się do góry i nasze ćwiczenie polega na tym, że idziemy 2 kroki w przód, raz, dwa i 2 kroki w tył, raz, dwa. Tak, to nie jest takie proste, ale na pewno sobie świetnie dajecie radę. Powtórzmy to ćwiczenie jeszcze 2 razy. Raz, dwa, w przód, daleko i w tył, raz, dwa. I ostatni raz zróbmy sobie w przód i w tył, hop. Możemy zejść z piłki i to ćwiczenie właśnie polega na tym, żebyśmy wzmacniali nasze rączki. Nasze rączki muszą być silne, żebyśmy mogli pomagać rodzicom wnosić zakupy do domu, więc ćwiczymy, żebyśmy byli silni i duzi. Dobrze, teraz kolejnym ćwiczeniem będzie to, że jesteśmy w tej samej pozycji na piłce, a teraz nasze nóżki tylko podnoszą się na zmianę do góry. Czyli 2 nóżki są w górze i teraz prawa noga robi wymach do góry i lewa. Dokładnie tak, na zmianę. Teraz znowu prawa i lewa. Powtórzmy sobie to kilka razy. Hop. I jeszcze 2 razy. Świetnie. No, na piłce ciężko jest znaleźć równowagę, ale na pewno świetnie Wam wychodzi. Połóżmy sobie teraz piłkę przed sobą i teraz połóżmy nasze łokcie na piłce, tworząc taki trójkąt. Tak, dokładnie. I teraz spróbujmy sobie postawić nóżki z tyłu wyprostowane i utrzymać się na piłce najdłużej jak się da. To jest bardzo trudne ćwiczenie, ale na pewno sobie świetnie radzicie. Jeszcze trzymamy 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy. Chwilę rozluźnijcie nasze nadgarstki, nasze łokcie i spróbujmy tego ćwiczenia jeszcze raz. Czyli ustawiamy sobie taki trójkąt z naszych rączek i z tyłu nogi prostujemy, napinamy mocno brzuszek, hop i trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Świetnie, bardzo dobrze. Teraz, żeby nasza piłka trochę się z nami pobawiła, to zrobimy sobie takie ćwiczenie, gdzie będziemy ją sobie podawać między nogami i rękoma. No wiem, dziwnie brzmi, ale zaraz Wam wyjaśnię, na czym to ćwiczenie polega. Mamy piłkę między naszymi nogami i teraz podajemy ją sobie do rączek i opuszczamy nóżki. I podajemy znów do nóżek i opuszczamy piłkę. Świetnie! Trzymamy, żeby nam nie uciekła. Hop, hop, hop. I kilka razy jeszcze powtórzmy. Raz, dwa, trzy i cztery. Świetnie. I ostatni raz, hop. Okej, luz. Ja już się zmęczyłam, mam nadzieję, że wy też. Zróbmy sobie teraz takie ćwiczenie, które pomoże nam się jeszcze chwilę rozciągnąć na koniec. Czyli trzymamy sobie naszą piłeczkę i zróbmy tak, że będziemy ją trzymać z boku. Usiądźmy sobie wygodnie i teraz kładziemy jedną rękę za piłką, staramy się dotknąć ziemi, tyle ile możemy i drugą rękę wyciągamy w górę. Świetnie. Trzymamy jeszcze chwilę i druga strona to samo. Czyli przekładam piłkę na drugą stronę, lewa rączka próbuje mi dotknąć daleko ziemi i prawą rękę wyciągam w górę. Trzymamy jeszcze chwilę. Okej. I ostatnie ćwiczenie, takie bardzo rozluźniające, będzie polegało na tym, że kładziemy się bardzo wygodnie na naszej piłce i rozciągamy sobie nasze plecy i brzuszek. Czyli rączki daleko wyciągamy i chwilę leżymy w takiej pozycji. Wiem, na pewno to jest wasze ulubione ćwiczenie z dzisiejszego odcinka. To jest też moje ulubione ćwiczenie. Trzymamy proste rączki, proste nóżki i chwilę oddychamy. Luz. Świetnie. Kochani moi, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy czas spędzony w naszym odcinku. Jeśli byście chcieli wrócić do poprzednich odcinków, zapraszam was na media społecznościowe naszej Akademii i zachęcam was, żebyście w przyszłym tygodniu również do mnie dołączyli w sobotę na naszą poranną aktywność fizyczną. Dziękuję wam bardzo, buziaki, mua!